Good morning. My name is Bartek Michałowski. I am the executive board Dzień dobry, Szanowni Państwo. Nazywam się Bartosz Michałowski. Jestem prezesem zarządu Instytutu Sobieskiego. To jest ogromna przyjemność być tutaj dzisiaj i moderować panel dotyczący Grupy Wyszehradzkiej oraz inicjatywy Trójmorze. Przede wszystkim witam wszystkich zgromadzonych tutaj na sali oraz wszystkie osoby, które oglądają nas przez internet. Witam również naszych panelistów. Widać ich tutaj na ekranie po mojej lewej stronie. Let me welcome Matthias Rzno from Czech Republic. Chciałbym powitać doktora Juraj Maruszak from Slovakia, doktor Peter Strepper and profesor Tomasz Grosse oraz profesor Tomasz Grosse First, z Polski. First, let me introduce shortly our panelists. Matthias Rzno. Najpierw is a Czech journalist, przedstawię pokrótce naszych panelistów. Matthias Rzno Social jest dziennikarzem, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Pracuje w CNN oraz newspapers w innych and TV stations from our region. Dziennikach oraz Juraj Maruszak, stacjach telewizyjnych. Graduated from Faculty of Dr. Philosophy at Comenius University in Bratislava. He has been working as a researcher at the Institute of Political Science. Jako pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk. Jego badania koncentrują się na historii Słowacji XX wieku oraz na problematyce stosunków międzynarodowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Dr. Peter Stepper. He is a security studies scholar with interest in Visegrad region cooperation, forced migration studies and NATO. He has been an assistant professor at the National University of Public Services and a research fellow at the Antal Josef Knowledge Center. Oraz pracownika naukowego w Centrum Wiedzy Antala Józefa. Wcześniej pracował w Towarzystwie Spraw Zagranicznych i Kultury Korwina. Jest absolwentem Multidyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej przy Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Nasz kolejny gość to Tomasz Grosse, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. W swojej pracy skupia się na zarządzaniu publicznym, geoekonomii oraz integracji europejskiej. Fellowships from many top universities in Europe. Tomasz Grosse jest stypendystą wielu ważnych uniwersytetów w USA i w Europie. Jest to długa lista, nie będę ich wszystkich wymieniał. Także panowie, bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Spotykamy się w formacie panelu, więc będę zadawał pytania. Ponieważ jesteśmy w Polsce, to takie pytanie związane z Polską. W Polsce kwestia integracji krajów regionu Trójmorza ma bardzo długą historię. Toczyła się w tej kwestii debata polityczna, która trwa już od co najmniej 100 lat. Czy sytuacja wygląda podobnie w Czechach, w Słowacji, czy też na Węgrzech? Zacznijmy od Republiki Czeskiej. Czy wy też omawiacie ten temat w waszym kraju? No, we are not. Sadly, this is definitely not a topic about which there is nie. A lot of awareness. Niestety, nie jest to temat, który spotyka się z dużym zainteresowaniem. I nie mówię tutaj tylko o ogólnej publiczności, ale też o specjalistach, o dziennikarzach i innych specjalistów. Jest bardzo mała wiedza na temat inicjatywy Trójmorza i jej konsekwencjach. Kiedy ktoś o tym słyszy, zwykle postrzega to jako bardzo polską koncepcję, gdzie być może kryje się jakieś polskie marzenia geopolityczne. A jeśli ktoś ma bardziej pragmatyczne podejście, to myśli, że jest to sposób na przekazanie funduszy europejskich w ramach tego projektu. Może to się zmienić teraz,
w związku z wojną w Ukrainie. Obecnie cały region Europy Środkowej zyskał na znaczeniu. This might be a small game changer, but so far, to be absolutely frank, może to więc zmienić sytuację, ale do tej pory muszę przyznać szczerze, że jest bardzo mała świadomość, jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza w Republice Czeskiej. Bardzo dziękuję. A jak wygląda sytuacja na Węgrzech? For the invitation, I can join to what we heard before regarding the public discussion and media presence. Bardzo about dziękuję. Species initiative in Hungary. Mogę tutaj podzielić tę opinię, jeśli chodzi o obecność tej debaty o inicjatywie Trójmorza w debacie publicznej na Węgrzech. Więc rząd węgierski jak najbardziej wspiera tę koncepcję, tę inicjatywę polsko-chorwacką. Stara się zwiększyć integrację w ramach projektów gospodarczych, zwiększyć integrację w ramach tego regionu pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Więc bazując na mojej wiedzy i na mojej i z mojej perspektywy, inicjatywa Trójmorza ma dwa główne cele. To jest projekt geopolityczny, który ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w świetle wojny w Ukrainie, a z drugiej strony jest to program pragmatyczny, skupia się na kwestiach gospodarczych i finansowych i pełni on bardzo ważne znaczenie w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwłaszcza w kontekście różnych debat w kwestii infrastruktury w tym regionie Europy. Niestety społeczeństwo węgierskie generalnie nie zdaje sobie sprawy z istnienia tego projektu i z jego znaczenia, ale to samo dotyczyło współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat. Ale wraz z silnym wsparciem politycznym i naszymi wysiłkami na rzecz promocji inicjatywy wyszehradzkiej, świadomość o istnieniu tej inicjatywy znacznie się zwiększyła. Także wcześniej, teraz 50-60% ankietowanych twierdzi, że zdaje sobie sprawę z istnienia tej inicjatywy i że ją wspiera. Więc inicjatywa Trójmorza nie jest jeszcze może tak szeroko znana, ale mamy też nadzieję, że ona stanie się jeszcze ważniejsza i lepiej rozpoznawalna dla społeczeństwa węgierskiego w przyszłości. Dziękuję. A jak wygląda sytuacja na Słowacji? Czy tam toczy się debata w kwestii tych idei? Na Słowacji sytuacja jest, przypomina tę w Republice Czeskiej. Zarówno całe społeczeństwa, jak i elity zdają sobie bardziej sprawę ze współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Więc na poziomie ogólnej publiczności właśnie ta inicjatywa jest przekazywana, przedstawiana jako taki znak rozpoznawczy Europy Środkowej, także częściej mówi się o Grupie Wyszehradzkiej. A w przypadku elit politycznych mówi się też o innego rodzaju inicjatywach, o współpracy między Słowacją, Czechami i Austrią. To jest kolejna taka trójstronna inicjatywa. Natomiast inicjatywa Trójmorza tak naprawdę nie jest szeroko rozpoznawalna. Wiąże się to też z osłabieniem relacji z Polską. Po okresie takiej większej intensywności w latach 90. ubiegłego wieku, w okresie przystępowania do NATO, a później do Unii Europejskiej. Obecnie te relacje niejako się osłabiły, zwłaszcza jeśli chodzi z powodu różnego postrzegania
Unii Europejskiej oraz postrzegania modelu integracji europejskiej. If the three seas initiative is discussed by the media, mostly it is discussed. Jeśli w mediach omawiana jest inicjatywa Trójmorza, to głównie przez media alternatywne czy też prorosyjskie i przedstawiane jest to jako taki projekt polsko-amerykański skupiony na bezpieczeństwie i też jakoś wymierzony przeciwko Federacji Rosyjskiej, czy też mający jakoś podważać Unię Europejską. Także pojawia się bardzo mało pozytywnych komentarzy w kwestii tej inicjatywy Trójmorza. Ale wydaje mi się, że z powodu kryzysu energetycznego i z powodu wojny w Ukrainie znaczenie inicjatywy Trójmorza będzie stopniowo wzrastać. Jednakże na chwilę obecną, zarówno jeśli chodzi o opinię publiczną, jak i elity polityczne czy media, to nie są one jeszcze dobrze przygotowane do omawiania rozwoju tej inicjatywy. Wiąże się to też z innymi priorytetami infrastrukturalnymi Słowacji. Słowacja skupia się na budowaniu relacji kolejowych z zachodu na wschód, a nie z północy na południe. Of course, also these connections, the importance of these connections is rapidly increasing. Znaczenie tych połączeń transportowych też wzrasta. So if I understood you well, you said that in Slovakia you have more. Więc jeśli dobrze zrozumiałem, to na Słowacji jest póki co więcej negatywnych niż pozytywnych komentarzy co do tej inicjatywy. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, jak wspomniałem, pojawia się więcej negatywnych komentarzy niż tych pozytywnych. I to jest też widoczne, jeśli chodzi o priorytetyzację tej inicjatywy Trójmorza. Jest ona omawiana na poziomie ministerialnym, a nie na poziomie prezydenckim czy na poziomie premierów. Na jednym ze szczytów Andrzej Kiska, prezydent był obecny, ale on już wtedy był w sytuacji konfliktu z rządem, więc jego wpływ, jeśli chodzi o kształtowanie polityki zagranicznej, był nieznaczny już wtedy w owym czasie. Więc faktycznie teraz łatwiej jest znaleźć negatywne komentarze w kwestii tej inicjatywy. Brakuje pozytywnych komentarzy czy zainteresowania tych mainstreamowych mediów, jeśli chodzi o tę inicjatywę. Tomek, the question to you right now, maybe not the same one, because Tomek, I think you share with me the opinion that in Poland that's a topic for many pana. Years. W Polsce jest to temat wielu dyskusji, jest tak już od wielu lat, więc jakbyś skomentował te wypowiedzi tutaj innych prelegentów, bo wydaje się, że w innych krajach znaczenie tego projektu nie jest postrzegane tak samo jak w Polsce. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego panelu. Przede wszystkim w Polsce, tak jak w innych krajach Europy Środkowej, też istnieje pewien podział, jeśli chodzi o opinię publiczną i ekspertów. W szczególności istnieje podział między różnymi partiami politycznymi. Dotyczy to właśnie projektu integracji w ramach Europy Środkowej. Ten temat częściej się pojawia w toku debat publicznych, jednak czasem pojawiają się pewne kontrowersje związane z tym tematem. Niektórzy krytycy, na przykład Grupy Wyszehradzkiej, jak również inicjatywy Trójmorza, twierdzą, co następuje. Uważają, że nie są to inicjatywy godne starań polskiego rządu,
argumentują to tym, że nasi partnerzy w innych krajach Europy Środkowej nie są równie zainteresowani tymi inicjatywami. Ale niezależnie od tych opinii, inni eksperci oraz inni są coraz bardziej zainteresowani tymi inicjatywami. Odnotowaliśmy na przykład, że prowadzonych jest wiele badań w środowiskach akademickich, jeśli chodzi właśnie o region Środkowej Europy i integracji w ramach tego regionu oraz perspektyw rozwoju tej współpracy w ramach tego regionu i tak dalej. A więc zarówno eksperci, jak i opinia publiczna są zainteresowani tym tematem. Maybe not very important, but still, the topic which is interesting and could be further developed. Uważają ten temat za ważny, za temat godny zainteresowania, który też ma perspektywę co do dalszego rozwoju. So they invest the academic efforts to develop many researchers. Przeznaczają więc swoją działalność akademicką na badania na tym temacie. Majority of experts, as well as politicians, agree that any form of większość ekspertów oraz polityków zgadza się, że wszelkiego rodzaju współpraca instytucjonalna w naszym regionie nie powinna stanowić alternatywy dla integracji Unii Europejskiej. Fact or some very important statement of many experts and politicians. The second, to jest bardzo ważne stanowisko wielu ekspertów oraz polityków. Related to subordination of smaller countries of our region to drugi aspekt wiąże się z takim podporządkowaniem mniejszych krajów naszego regionu w stosunku do tych większych, na przykład Polski. I to jest bardzo delikatny temat. Politicians as well as experts in Poland underline many times that the project. Z tego co wiem, eksperci oraz politycy w Polsce wielokrotnie podkreślają, że projekt ten nie powinien być narzędziem, żeby jakoś zwiększać znaczenie Polski kosztem znaczenia innych mniejszych krajów. Postrzegana jest ta współpraca jako współpraca partnerska, która ma promować nasze wspólne interesy i zwiększać nasze znaczenie w stosunku do Europy Zachodniej. Ma nadawać nam większą rangę, jeśli chodzi o bieżące debaty w kwestii różnych programów Unii Europejskiej. Więc jest to projekt, który powinien wzmacniać pozycję naszych krajów w ramach polityki Unii Europejskiej. Distribution of European funds more beneficial to our region. Powinno to też uczynić naszą sytuację, jeśli chodzi o dystrybucję funduszy europejskich, bardziej korzystną. States which collaborate in an institutional form of cooperation in our region. Jeśli chodzi nie tylko o Polskę, ale też o inne kraje, które współpracują w dowolnej formie współpracy instytucjonalnej w ramach naszego regionu, to właśnie ma tutaj znaczenie. Profesor Grosse poruszył tutaj kwestię gospodarczą, więc wprowadzę kolejny temat związany z gospodarką. Wymiana handlowa między naszymi krajami wzrasta, to jest bardzo dobra wiadomość.
secured or is that ale jednocześnie większość tego wzrostu tworzona jest przez korporacje z zachodniej Europy zlokalizowane w naszych krajach. Co należy zrobić, żeby stworzyć więcej możliwości biznesowych dla firm, które należą do obywateli krajów z Grupy Wyszehradzkiej czy z inicjatywy Trójmorza? I kieruję to pytanie najpierw do naszego przedstawiciela ze Słowacji. Czy mogę prosić o powtórzenie pytania, bo jakoś nie usłyszałem? Oczywiście, powtórzę pytanie. Dzisiaj można zaobserwować, że wymiana handlowa między naszymi krajami wzrasta, ale na ten wzrost składają się w dużej mierze inwestycje dużych zachodnich korporacji. Co można zrobić, żeby z tego wzrostu korzystały czy przyczyniały się do niego firmy należące do właśnie obywateli naszego regionu? Jest szereg narzędzi, które mogą poprawić naszą wymianę handlową i które mogą pomóc nam wspierać nasze firmy państwowe. Z drugiej strony mamy też duży problem. Na przykład na Słowacji praktycznie nie istnieje duży biznes, który byłby kontrolowany przez słowackich biznesmenów. Produkty eksportowe są produkowane przez zachodnie korporacje ponadnarodowe, na przykład samochody, czy też huta w Koszycach. Też jej właścicielem jest zachodnioeuropejska firma itd. itd. Więc przede wszystkim musimy znaleźć takie duże firmy państwowe. Local or regional Następnie należy też promować miejscowych, regionalnych przedsiębiorców. Należy wspierać, żeby organizowali forum czy też fora biznesowe, nawet nie na poziomie państwowym, ale w ramach różnych jednostek administracji lokalnej, czyli na poziomie, powiedzmy, niższych jednostek samorządowych. Także to narzędzie może pomóc poprawić sytuację. I mogę doradzić naszym przedsiębiorcom, żeby współpracowali ze sobą. Mogę też wskazać świetny przykład takiej polskiej obecności, jeśli chodzi o promocję produkcji jednej z takich firm. Big retail trade chains or for the export. Jeśli chodzi o duże sieci sprzedaży detalicznej, takie firmy stowarzyszają się w spółdzielniach czy też organizacjach, a my na Słowacji nie mamy takich organizacji czy też stowarzyszeń. Wydaje mi się, że należy podjąć takie inicjatywy na poziomie administracji centralnej. I we wszystkich naszych krajach poza Polską mierzymy się też z takim problemem, że nie udało nam się zbudować takich silnych rynków narodowych. Słowacja jest w dużej mierze uzależniona od eksportu. Ta zależność od eksportu jest również bardzo wysoka w przypadku Czech. Ale zarówno Słowacja i Czechy są zbyt małymi krajami, żeby zbudować bardzo silne rynki narodowe. To samo pytanie kieruję pod adresem Czech. Przedstawiciel Czech, proszę bardzo. Not an easy task. You obviously had some
traditional, let's say, Reaganist, Thatcherist approach to boost business, small taxes, less bureaucracy, more, let's say, business-friendly employer-employees rules. In other words, easier to say than to enforce. It's politically not very simple. Then you have the, let's say, Hungarian approach of systematically creating your own business elites, your own bourgeoisie, so to say, This was an approach that was firstly tried by Croatian president Franjo Tuđman back in the 90s in Croatia, and it didn't... Problemy, to było w latach 90. w Chorwacji. Niestety mamy zawieszone połączenie z mówcą. I'm afraid we lost connection with all our panelists. Straciliśmy połączenie ze wszystkimi panelistami. I can see no, some black forces are trying to. Widzę, że trwają prace nad tym, żeby połączenie przywrócić. Integration of our region. Żeby przywrócić integrację w naszym regionie. Okay, I think that the Czech Republic is back. What Wydaje about się, że mamy others? Z powrotem połączenie z Czechami. Can you hear us? Okay. I'm here. So shall I continue or? Okay. I tak, think we are still. I think still waiting for Hungary. Okay. Hungary is back again. So I can see that there are some bad forces trying to interfere in our cooperation, but we are stronger. We go further. So please continue. Ale wzmocnieni ruszamy dalej. Okay. I think I ended up with the panu głos. Bad example of Croatia that tried to create its own national bourgeoisie and it ended up in a very interconnected and corrupted system. So we have yet to see how it will work. Także but we should not be naive. We should accept some deep structural reality. The countries to the west of us were more developed even before the times of communism. In many cases, way more developed. Germany, France, Netherlands, or the countries of Benelux always belong to the most industrial and most technologically advanced European countries, definitely much more than the countries in the east of Europe. We should not forget that then we lost four decades of communism. We should not forget in which state our industry was back in 1989. It was a total disaster. I mean, the internal debt of these industries went into billions and billions of today's euros. So it's not surprising that we are still behind, that we are still dependent very often on Western technologies, on Western companies that had the advantage of more four decades of uninterrupted growth than we do. So we should be patient, we should work hard and tend to think not in years but rather in decades and in generations to get in the same position as, for example, the Western Europe is. Thank you. And the voice from Hungary. Dziękuję. A teraz przekazuję głos do Węgier. Proszę bardzo. First of all, I would like to highlight that I pretty much agree. Na początek chcę powiedzieć, że zgadzam się z kolegą ze Słowacji. Traditionally in the 1990s in the region, w latach 90. tradycyjnie w naszym regionie było bardzo dużo inwestycji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Teraz natomiast foreign capital focusing on innovation, research and development projects, and all the innovative new ideas, especially not just on the manufacturing, but also on the service.
teraz mówimy o tym, że chodzi nie tylko o produkcję, także o usługi, dzięki czemu nasz region może stać się konkurencyjny i porównywalny z naszymi sąsiadami z Zachodu. Natomiast problem polega na tym, jeśli chodzi o te nowe pieniądze, o startupy i przedsiębiorczość w naszym regionie, polega na tym, że bardzo trudno jest dojść do takiego momentu, w którym MŚP staje się naprawdę dużą firmą, która tworzy strategię na miarę całego kraju. Oczywiście bardzo ważna jest ta innowacyjność, a także zrównoważone podejście. Potrzebujemy takich firm. Takie firmy często są po prostu przejmowane przez te większe i silniejsze, które są zlokalizowane w krajach zachodu. To jest pierwszy problem. Po drugie, more like competitors to each other than being able to help and coordinate efforts and harmonize our activities to change this landscape of trade and innovation. Nonetheless, there are some fields and territories where we can move forward. I would like to just highlight some of them. First of all, as a region, V4 is not very well known globally. So if we would focus on certain new markets on the Middle East or certain Asian countries, we could try to spread the word and make good branding of the region, because we have our own advantages. First of all, cheap labor costs combined with highly educated people in here with a very good working morale can be attractive to foreign investors. And also, when it comes to let's say, investing in our region, most of the big companies, companies from China, companies from wealthy Gulf states, are more interested in bigger and larger formats. So they cannot do anything with a small country like Hungary and Slovakia alone, but they maybe can find some business opportunities in the V4 region as a whole together. The tricky question is what you asked in the first place. Kolejna rzecz, a to właśnie pan pytał, czyli w jaki sposób create connections with local businesses and local enterprises. Tworzy się powiązania z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami. Governments have to make wise policies and support those innovations and business connections with some conditions, and these conditions can help Hungarian and in that case all the V4 local enterprises to make profit from those investments. And last but not least, because I'm mostly focusing on security and defense sector, I would say there is a lot of business opportunity when it comes to defense as well. So not just because the very obvious nie tylko z przyczyn oczywistych, wojny w naszym bezpośrednim sąsiedztwie w Ukrainie, Europa musi inwestować w obronę, ale oczywiście to był też długi proces w Unii Europejskiej, czyli wspólny wysiłek wspólnotowy, żeby stworzyć Unię obronną. Poland, wspierać przemysł wojskowy. Is in a bit better position oczywiście than other countries, jest w nieco lepszej sytuacji niż inne kraje regionu, because of the GDP, because of rozmiaru PKB i takich zobowiązań długoterminowych. And capable army, but I can say in Hungary we are much interested in the last few years to invest into our military and support NATO, and in that sense we support all those efforts when economic sustainability and local business can be connected to those efforts. I think there is much room for improvement in terms of V4 defense sector cooperation. So as far as I know, for example, Slovakia also produces German licensed
Links, Słowacja heavy armored vehicles, just as wozy pancerzone, licencje niemieckie, na Węgrzech też tak robimy, także z pewnością jest przestrzeń do negocjacji i wracamy na wspólnych rozwiązaniach, jeśli będziemy zmierzać w tym samym kierunku. Smart cooperation, dzięki takiej mądrej, inteligentnej współpracy wszyscy będziemy w stanie skorzystać. In the business sense, as i well. Rzeczywiście stworzyć siły zbrojne. Dr. Marusiak, I understand you want to comment, but just a second. Can we make a little bit louder the voice of our panelists? Pan Marusiak chciałby zabrać głos, ale najpierw może podgłośnimy głos naszych panelistów, okay? Żeby troszeczkę głośniej było dr. I słychać na sali. I just wanted only to add to how to help this mutual trade between Visegrad Group countries. Probably we must, it is also connected with the Threesis Initiative, because the Just Threesis Initiative prefers to build, is an initiative aimed not only to geopolitical issues, but also to build the necessary transportation infrastructure. And this is also one of the biggest problems, especially I am from Slovakia. Slovakia is sometimes perceived as a continental island because of a lack of connections with the neighboring countries. We are really in a ridiculous situation because we have only, I think, two or three railways connections with Hungary, two railway connections with Poland, also regarding the highways, this is the, also the same problem. Sytuacja wygląda I think really this lack of well-functioning routes of transportation is also one of the reasons why this our mutual trade is based on the activities of a huge, big supranational companies rather than on the activities of local national businessmen. So this is also one of the reasons. Second reason, second idea is also how to boost the national languages, because the language barrier could also act in a negative way, and of course on the level of small or medium-sized businessmen, this communication in national languages is still very important, very relevant. So I also would promote the learning of Slovak in Hungary and vice versa, for example, learning of Hungarian also by Slovaks, not only by the members of Hungarian minority, where the knowledge of Hungarian is obvious, but in fact almost nobody except ethnic Hungarians can speak Hungarian in Slovakia, and almost the situation is quite similar also with the knowledge of Polish, not to speak about Ukrainian, for example. So this is also the way how to improve not only just our mutual knowledge, but also our mutual trade. I zwiększenie wymiany handlowej. Dziękuję bardzo. We have English right now for communicating. Przynajmniej na ten moment pomaga nam język angielski. Profesor Grosse, your comment, what to do to have more Polish, Czech, Slovak, Hungarian businesses. W takim razie, co zrobić, żeby rosła ta wymiana handlowa między naszymi czterema krajami? First of all, I agree with my colleagues that we have so-called exogenous model of development, taki, which is rozwoju, strongly dependent to oznacza, czy jesteśmy w dużym stopniu zależni od kapitału, od technologii, które płyną od nas, so, do nas z Zachodu. This kind of model is taki model, mutually beneficial for all of our countries, model, but we can perceive also some kind of asymmetrical relations, ale pojawia się także because the more benefits come to foreign companies, a to dlatego, że korzystają na tym także firmy zagraniczne dużym stopniu. Smaller part
produce added value in prawdopodobnie mniejszość ma jakąś wartość dodaną dla naszych krajów, w naszych regionach. Dlatego też powinniśmy zaangażować się w taką współpracę regionalną. Dlatego, że nasz region, szczególnie inicjatywa Trójmorza, has tremendous economic potential, ma ogromny, przeogromny potencjał gospodarczy. Could build, oznacza to, of our countries, że może to zwiększyć potencjał also, naszych krajów. Could modernize and pomóc start nam developing own zmodernizować technologies in our region. Nasz flotę technologiczną i pomóc stworzeniu nowej. Co najważniejsze jest to, że byśmy akumulowali kapitał w naszym regionie. Tak, żeby ten kapitał nie uciekał za granicę, poza nasz region. Partial detriment of our potential of further development. Ponieważ to szkodzi the question of technology is concerned. A kwestia technologii. We can see what was a starting point of jaki był punkt wyjścia Asian countries like krajów azjatyckich, China, Korea, Chin, Korea, Taiwan. All of them were rather poorly developed in terms of technology. And today are the most advanced countries in global economy. So even in some part of technology innovation, such a country is more developed than Western countries. Czasami bardziej rozwinięte niż kraje zachodu. I can see tremendous potential for także ja tu widzę ogromny potencjał the development of innovation in our region. Jeśli chodzi o możliwość rozwoju tego potencjału w naszym regionie. Focus more on our domestic so-called endogenous skupić się technology, raczej na tych właśnie naszych endogennych technologiach wewnętrznych, a nie tylko na finally, I agree with my Slovak. No i w końcu zgadzam się także z kolegą ze Słowacji, colleague, that the further development of infrastructure. Zgadzam się, że in our region is infrastruktury w naszym regionie very important to boost internal to jest potential, kluczowe, żeby economic potential of our region. Potencjał gospodarczy w region. And my last comment is related to political institutions. Chodzi o instytucje polityczne. The development of such kind of cooperation on the political level is also important to further advance economic cooperation because for instance, we can better solve dzięki temu any jesteśmy w stanie problems, any conflicts which are spory, quite konflikty, obvious które się among partners. A to jest dość oczywiste, że do nich dochodzi pomiędzy partnerami. So it is important to have such political institutions to better potrzebujemy więc solve takich instytucji politycznych, które będą lepsze w rozwiązywaniu tych konfliktów. Thank you very dzięki much, temu nasza współpraca będzie mocniejsza. Professor Grossi, dziękuję for this comment. We have only 2 minutes left, mamy jeszcze 2 minuty, tak naprawdę nawet mniej, wrap up quickly, więc musimy szybciutko już zakończyć. At bardzo dziękuję za tą ciekawą dyskusję. Like a na sam koniec one question and you need zadam jeszcze jedno pytanie, ale Państwo mają, bardzo proszę, 10 sekund na odpowiedź. Proszę podać jeden przykład, co mamy zrobić. Ostatnio opublikowaliśmy raport Instytutu Sowieckiego razem z 3 think tankami Voice z naszego regionu, Głosy Społeczeństwa Conference on the Future of Europe. Na what temat should we do that Europy? Recommendation from this kind of report co mamy zrobić, żeby zalecenia Europe z takiego raportu były słyszalne w Unii Europejskiej? Country. Na Zachodzie, przepraszam. Let's start with Czech Republic. Bardzo proszę, najpierw Short, Czechy. 10 króciutko, 10 sekund. Work with the energy policy as in Poland. Praca digitalization as in Estonia Polsce, and with international corporations like in Hungary. Okay. I Hungary? Wymiar międzynarodowy jak what na to do to be sure that our voice is co heard zrobić, in Western żeby Europe? Nasz głos był słyszany w Europie Zachodniej? I think the report is perfect because myślę, Hungary, to jest you have 10 seconds to answer this question.
proszę, 10 sekund. So Hungary used this conference on the future of Europe series to emphasize its interest starał się podczas tej konferencji podkreślić swoje interesowanie. To się świetnie wpisuje w nasze inicjatywy. Mamy bardzo dużo wydarzeń, które są oficjalnie zarejestrowane. I to musi tak naprawdę wystarczyć, żeby to było słyszane, bo to była oficjalna platforma Unii Europejskiej. Także mam nadzieję, że to sprawozdanie, ten raport będzie słyszany. Dziękuję bardzo. Słowacja, 10 sekund. What to do to be heard? Co zrobić, żebyśmy byli słyszani? So, firstly, I think we must to start to think in European way, it means horizon of the common European interests, and we also our priority must we must our priorities present not just as our national or pure regional priorities, but as European ones. To są tak naprawdę europejskie priorytety. Okay, thank you very much. Unfortunately, we will not hear the voice of Poland and Professor Grosso, because our time is over, so I have signals here to close. Niestety, zabrakło nam czasu, tak big thanks to our participants, to our panelists. I think the idea of working together is a good idea, and I hope this cooperation between our countries and broader region of Trisis will develop further. Thank you very much, guys, for being with us today. Thank you very much for all who are watching us on internet. All the best for our region, and thank you very much. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Thank you for invitation. Thank you for the invitation. Thank you.